Hej, siemano, witajcie po raz kolejny w GW2, w którym to trwa Halloween, czyli taki cykl różnych eventów, w których to różne ciekawe nagrody zdobyć można. Dzisiaj wybieramy się w te oto drzwi, czyli do jednego z tych eventów właśnie o nazwie Ascent to Madness, wejście do szaleństwa. Tam czeka na nas główny animator całych tych zabaw, czyli sam Szalony Król. Także nie przedłużając, chyba lecimy. Jak widać, mam nowy ekwipunek, ale o tym kiedy indziej po prostu. Teraz najważniejsze główne mięsko to walka z Szalonym Królem. Wchodzimy. Klatka się otworzyła jak na arenie, jak gladiatorzy wychodzimy do walki z tym oto Szalonym Królem, który choć szalony, to bardzo sympatyczny i zabawny. Zaprezentujemy jego humor w następnym odcinku. Natomiast tutaj no trzeba skopać mu dupsko, wygląda groźnie. No i groźny trochę jest, niemniej... Ilu nas to? Dobrze. Niemniej całkiem sympatyczny, tak jak mówię. Walka z nim trudną nie jest, aczkolwiek... Można zginąć, niemniej... niekoniecznie w samej walce, co za chwileczkę zaprezentuję. Lokacja no taka rzeczywiście psychodeliczna, jazdowna, szalona, pasuje do całej to otoczki. Mam tutaj kolegów, których znalazłem przez ten system wbudowany w grę. Dwóch wojowników, łowca i złodziej. No i ja strażnikiem jestem. O, drzwi są, także zaczyna się zabawa. Pierwszy etap, który nie powinien być niczym trudnym, chociaż ja może niekoniecznie tak powinienem gadać, bo za chwilę zginę i tak to się skończy, moje gadanie. Pal się! O, jaki biały wilk, biały kieł. Dobra, pierwszy etap szybko poszedł. Następny powinien być podobny. Skrzydełka. Salut, ty wariacie śmieszny. Lubię go. Ten event, z tego co czytałem, jest podobny do tego co działo się w zeszłym roku, tylko nie zdawałem sobie z tego sprawy. Niemniej, no fajnie, że jest, podoba mi się to, ja to widzę po raz pierwszy, także dla mnie same nowości, które muszę rozkminiać. Na początku to w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Z biegiem czasu wiadomo, to wszystko się zmienia. No tutaj na walce się nie koncentruję, no bo nawet nie ma takiej szczególnej potrzeby. Chociaż trzeba by ich jednak pozabijać, szybko skończyć ten etap. A nie ja tak se latam w kółko, czekam, aż mi się pochodnia naładuje. Dobra, idzie teraz sam król. To na niego właśnie czekaliśmy. Zmienię sobie na mieczyk, bo ja chcę go zdzielić. Gdzie ty tutaj uciekasz, mój ty przyjacielu? O właśnie, o właśnie. O, uderzył mnie? Ty chamie, i mnie kurde stunował jeszcze. Ojejku, jak on tutaj niegrzecznie zrobił. Z jego strony to było bardzo niemiłe. Bardzo, bardzo. Ale poradzimy sobie i z takim. Tutaj troszeczkę dostaję. Za chwilę powinien zacząć spierniczać. Tylko jego nogi widzimy. No niemniej... Dobra. I po łańcuchu. Jak oni tak skakają? Ja to się trochę boję tego skakania. Nie, stąd jeszcze mogę, ale nie, ja tak nie robię jak oni. Ja najpierw na ten kamyczek i dopiero z tego kamyczka tutaj. Tych przeciwników można olać. I tędy po łańcuchu biec. Właśnie, wojownicy to pewnie mogą sobie pozwolić na takie skakanie, bo oni mają bardzo dużo życia. No ja niestety, mimo że sporo mam, no to jednak nie aż tyle. Odpalam dziadygę. Rzecz jasna. Nie inaczej. Tylko, że teraz smoka spaliłem zamiast króla. A masz tutaj kondycję też z kolegów, zdejmę. Moim kurde znakiem igni. Ojejku, co on mnie tu bije? Tak mocno, ham jeden. Ja się może podleczę, bo zrobiło się niebezpiecznie. Znaczek i jeszcze cię troszeczkę połektam. Zginął kolega, cholera jasna. Spróbujemy go podnieść tak szybko. We dwóch to powinno być bardzo szybko. Dobra, udało się. I na scepter i bijemy.
Nie, ja tego z tego kręgu śmierci to spierniczam. Mówiłem, że nie jest trudno, ale nie jest też łatwo. To jednak jest potężny boss. Całkiem fajne moce ma, ale kondycji mu wciul nakładamy. Ja go teraz poprawię z tego, podpalę. I jeszcze tu dołożę i mieczyk. I znak, znaczy sygnet może bardziej. I jeszcze piruecik. Nie zdążyłem, bo się kurde gnojek wycofał przezornie. A jeszcze raz scepter. I znowu go w łańcuchy. Fajnie to wszystko wygląda. Jejku, żebym ja nie... Szedłbym kurde poza mapę, poza platformę tej walki. I to by dopiero było zabawne. Nie dla mnie, nie dla filmiku. Gdzie uciekłeś? Dobra, lecimy dalej. Kurde, jak oni skaczą. Ja to idę naokoło. Ja się boję tędy. Ludzie to już te mapy znają. Ja gram trzeci raz. Ja chodzę w ten sposób po łańcuchach. Chociaż nie, tu nie było wysoko, kurde, ale... Dobra, teraz skok. Skok wiary, uff. I oni też niektórzy właśnie skakają już tam bezpośrednio. A ja tutaj jak kolega albo koleżanka poczekać muszę. I właśnie skoczyć w ten sposób. Dobra. Tu nawet jeszcze poczekam na naładowanie życia i dopiero. Bo tu się można zabić, jeśli człowiek zabije, to już musi czekać na skończenie walki i nie weźmie udziału właśnie w tej końcowej. A to jest słabe oczywiście. Mieczyk powinienem zmienić zawczasu. Za to lubię właśnie ten sygnet, cnotę w zasadzie, że ona nie wymaga... O kurde, żebym ja nie spadł. Ona nie wymaga rzucania zaklęcia żadnego, także efekt jest bezpośredni, natychmiastowy i to jest rewelacyjne. Już po królu. Gindzia tylko. Dobra. I wybieramy nagrody. No ja sobie wezmę 5 tych skrzyneczek, tych toreb. W zasadzie 5 jeszcze dostanę, tylko że to są takie zwykłe, nie, te są spersonalizowane. A to też. Jakoś tak czasem jest taka, czasem taka. No i jeszcze otwieramy główną skrzyneczkę, która choć wygląda na bogatą, to niewiele w niej jest. O nie, chociaż trafiłem jakąś rzadką laskę. Magiczną laskę. No i jest... Zaraz, czekajcie. Tu jeszcze powinien nas ten skurczybyk wywalić na drugą stronę mapy. Czasem wywala na górę, bo on taki żartownicz jest skubany. Niemniej chyba nie teraz, chociaż widzę, że każdy czeka. Każdy czeka. Coś tutaj jest inaczej za każdym razem. Kurde! Specjalnie grałem. Ludzie już wyszli jednak z mapy, także to jest jednak koniec, tak jak mówię. Trzecie podejście i widzę, że za każdym razem jest troszeczkę inaczej. To, na co czekałem, to moment, w którym ten głupek nas wywali z powrotem na samą górę i żeby przyjść po skrzyneczkę, trzeba z powrotem schodzić. Tak było właśnie poprzednimi razami. Teraz jednak nic takiego nie było, może inaczej coś się podziało. W każdym razie jeszcze o nagrodach. Jeszcze o nagrodach. To sobie na razie odłożę. Zobaczmy, jak to wygląda zresztą. Aha, to już taka... Widziałem to kiedyś. Ciekawe, czy to drogie. Czy ja to chcę teraz sprawdzać? No trochę chcę, albo nie tak, nie w ten sposób. Może to mogę sprzedać, bo tak jak mówię, czasem mogę, ale nie tym razem. Gdzie to jest? Tutaj. A nie, 38 kosztuje tutaj, czyli to grosze kosztuje. Nie za wiele bym to sprzedał, tak czy siak. Dobra, otworzymy parę tych... Nie, to są jednak inne. No tak, widzicie, ta jest właśnie spersonalizowana, a ta taka normalna. Dobra, otworzymy najpierw te. Idzie coś, idzie. Dobra, jeszcze szybko te. Dobra. I o tych nagrodach. No przede wszystkim tutaj jest wciul żarcia. I to żarcia takiego, które zwiększa Magic Find. Także dla samego tego warto brać udział w tych wszystkich eventach halloweenowych. No bo mając konto free to play nie można wielu rzeczy kupować, w tym właśnie tych jedzonek wszystkich. A tutaj kurde, no całkiem ładnie, Magic Find 30%, dodatkowo jakieś inne bonusy. Ja tu teraz sobie też zresztą je uruchomiłem przed tym pojedynkiem. Jak będę chodził na Silver Waste czy coś takiego, zresztą to już robię, no to właśnie używam tego wszystkiego i to jest rewelacyjna sprawa. Takie boosterki to kosztują w sklepiku i to nie mało, a tutaj można się
ustawić na długie miesiące, nawet, tak bym powiedział. A jeśli chodzi... O, już 77, rewelacja. To są śmieci do sprzedania od razu, to są takie finishery na PvE, na PvE. Właśnie się je zdobywa, między innymi taki. Albo taki. Coś się śmiech zbugował, bo nie było go słychać, może na tej mapie tutaj nie słychać. Także takie cosik, te wszystkie właśnie czaszki, te szczęki i to. Jakieś tam centery, nie wiem co to jest w zasadzie. To jest taka właśnie, raz, że to są środek, jest to środek crafterski, można z tego choćby taką nie runkę, tylko do broni, to są sigile po polsku, czyli sigile superior, sigil superior, nie, superior sigil of the night można sobie zrobić z tych rzeczy. Ja to właśnie uczynię receptę konkretnie do tego, a później wraz z tym potrzebne jest, żeby zrobić sobie całą runkę, której mając konto free to play kupić sobie nie można, także ja mam właśnie zamiar to uczynić. A poza tym jest to też waluta właśnie eventowa, halloweenowa. Także wymieniając 100 takich można dostać jakby przedmiot drugiego poziomu, czy 1000. 100 czy 1000? 100! I za to można kupić różne rzeczy, między innymi jakieś outfity albo minipety, różne rzeczy. No ja właśnie na outfit sobie tak zbieram, bo całkiem fajnie wygląda, a raczej innego za gemy bym sobie z pewnością nie kupił, a tutaj za takie zdobywane rzeczy mogę jak najbardziej. To się przydaje, takie cegły można z tego robić, ważne jeśli chce rzeczy klasy Ascended zrobić, to Draconid Ore, to takie głupie rzeczy różne, te toniki są. No właśnie, to chyba powiedziałem o wszystkim co chciałem, także na koniec zamienię się w takiego kościotrupa, który, jak to się nazywało, fluorescencyjny jest. Dobrze ja to wymówiłem? Pamiętam kiedyś to było szalenie popularne, wszystko z tego były różnego rodzaju durne figurki i tak dalej. I nie przedłużam jednak to co powiedziałem. Na pewno w poprzednim odcinku tak nie było, bo po wszystkim po obejrzeniu tego filmiku z Mesmerką w roli głównej zdałem sobie sprawę, że ja rzeczy właśnie wielu nie powiedziałem, no niemniej mam nadzieję, że tutaj zrobiłem co planowałem. Także dzięki serdeczne za ten odcinek, trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.